Witamy serdecznie raz jeszcze oficjalnie. Pani poseł, nie wiem, czy pani pamięta, 5 lat temu na początku kampanii pana Andrzeja Dudy rozmawialiśmy o tym, jak może ta kampania się zakończyć i jakie są szanse pana Andrzeja Dudy. I oboje doszliśmy do takiego samego wniosku, że jednak wtedy już to była osoba rozpoznawalna i mocno wierzyliśmy, że wygra. I w dalszym ciągu tak myślimy. Ja myślę, że tak. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo Pani Starosto. Panowie, możecie usiąść. Pani również. Ja może, jeśli Pan pozwolicie, Państwo są w permanentnej podróży. Bardzo Państwu dziękuję. Przepraszam za to spóźnienie. No ale jesteśmy w czasie, kiedy dużo się spotykamy, dużo podróżujemy. Wczoraj z Brukseli trafiłam na ziemię piękną lubuską. No jest to trochę odległe, ale wczoraj również w, można powiedzieć, nieco mniejszej miejscowości, jak tutaj Wołów, też mieliśmy spotkanie z mieszkańcami, piękne rozmowy na temat kandydatury pana prezydenta Andrzeja Dudy na kolejną, drugą kadencję, ale i też rozmawialiśmy o tym, co zrobiliśmy do tej pory. Dziękuję ślicznie Państwu, że jesteście. Witam wszystkich serdecznie, w sposób też oczywiście szczególny i pana starostę, panią wójt, wszystkich państwa samorządowców, panie pełnomocniku. Dziękuję tym, którzy przede wszystkim też zorganizowali to spotkanie, no ale przede wszystkim dziękuję Państwu, że jesteście. Jesteśmy w takim, no staramy się, bardzo się cieszę, że staramy się też zachować też ten reżim sanitarny, bo niestety no, przychodzi nam w tej chwili pracować w takich, a nie innych warunkach, ale nie ma rodzimy, musimy iść do przodu. Szanowni Państwo, dzisiaj z Państwa miasteczka pojadę do Milicza i tam też będziemy rozmawiać, a jutro w Wieleniej Górze, w Szklarskiej Porębie, a w poniedziałek w Gorzowie Wielkopolskim. I myślę, że w kolejnych miastach będziemy rozmawiać na temat przyszłości Polski i tego, jak ważne są w tej chwili te wybory. Pan prezydent Andrzej Duda podczas swojej kadencji odwiedził wszystkie miasta powiatowe i był też tutaj w Wołowie. Pamiętamy wspaniałą wizytę. Tak, wspaniałą wizytę pana prezydenta. Dziękuję też za piękną organizację tej wizyty, bo wiadomo, że gdyby nie tutaj też i nasi organizatorzy, to pewnie byłoby trudniej. Ale pan prezydent był, spotkał się z państwem i myślę, że w każdym właśnie mieście powiatowym, a także już w wielu innych miejscowościach poza powiatami, pan prezydent się spotkał i będzie spotykał się nadal, bo mocno wierzę w to, że te wybory pan prezydent Andrzej Duda wygra. Szanowni Państwo, w tej chwili myślę, że ważne jest to, abyśmy zdali sobie sprawę z tego, że toczy się potężny spór cywilizacyjny, że tak naprawdę te wybory pokażą, jakiej Polski będziemy chcieli w przyszłości. Ten spór jest obecny bardzo mocno w Europie. Ja tego doświadczam praktycznie w tej chwili na co dzień. Nawet wcześniej, wiedząc o tym, nie zdawałam sobie sprawy, jak on jest silny i jak bardzo w tej chwili no, ma taki wydźwięk i jak bardzo już w Europie pewne rzeczy się przesądziły, a ja myślę, wielu z nas, którzy tutaj pochodzą z naszego pięknego kraju, nieskażonego jeszcze wieloma tymi kwestiami, które tam uznaje się za tak zwane wartości, dobrze, że tutaj na nasz grunt jednak mimo wszystko stawiamy tamę i nie uważamy tego za nasze wartości i za wartości, które powinniśmy wdrażać, przede wszystkim jeśli idzie o przyszłość pokoleń, ale i też o kwestie związane z podejściem do spraw związanych ze zwykłym człowiekiem. Pan prezydent dzisiaj ma też dla Państwa i dzisiaj została przekazana tylko przekazane kolejne przesłanie, że pan prezydent chce być przede wszystkim rzecznikiem zwykłych Polaków, rzecznikiem spraw polskich, rzecznikiem spraw polskich. I między innymi w sprawie bodaj bardzo ważnej, bo obok pracy i zdrowia kwestia bezpieczeństwa jest zawsze w sercach każdego obywatela niezwykle ważna, by nie powiedzieć też, to są trzy elementy najważniejsze. Mianowicie bezpieczeństwo państwa polskiego w wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym, a to jest zabiegi pana prezydenta w tej chwili, w szczególności w Stanach Zjednoczonych. Stąd
ta wizyta również teraz, która przypadła na czas kampanii, zarzucają oponenci, że w czasie kampanii prezydent urzędujący wykonuje obok kampanii również swoje obowiązki, co jest oczywiste. I rozmowy, które są dzisiaj niezwykle ważne, w tym również przede wszystkim rozmowy dotyczące obecności jeszcze większej liczby wojsk amerykańskich na terytorium naszego kraju, są niezwykle ważne, by nie powiedzieć kluczowe. I wiemy dobrze, że kwestia naszej siły strategicznej w Europie Środkowo-Wschodniej to jest warunek sine qua non naszego bezpieczeństwa, nie tylko w sensie wolności, suwerenności, bo to jest jakby najważniejszy, to jest fundament, ale przede wszystkim również bezpieczeństwa gospodarczego, bezpieczeństwa energetycznego, bezpieczeństwa i stabilizacji politycznej, bo liczą się, proszę Państwa, tylko z silnym. Nie miejmy złudzeń. Żadne uśmiechy i poklepywania po plecach nie stanowią o randze ani naszego kraju, ani naszych polityków. Twarda, jasna, zdecydowana polityka. I bardzo się cieszę i chcę Państwu tutaj również zaświadczyć, że było mi dane współpracować z panem prezydentem Andrzejem Dudą przez wiele lat. Dwa pierwsze lata w Ministerstwie Sprawiedliwości, wtedy kiedy pan minister przyjechał z Krakowa i razem z nami pracował pod kierunkiem pana ministra Zbigniewa Ziobry. Potem od 2007 roku pan prezydent przeszedł do pracy do Kancelarii Prezydenta, wtedy kiedy prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej był świętej pamięci pan prezydent Lech Kaczyński. Potem był posłem, europosłem, a potem państwo, my wszyscy wybraliśmy pana prezydenta na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Niezwykle sumienny człowiek, bardzo profesjonalny, pamięć fotograficzna. Praktycznie jego serce rzeczywiście jest oddane całkowicie sprawom polskim. Bardzo dobrze wychowany patriota, wychowany przez swoich rodziców, dziecko z domu naukowców, dziecko profesorskie, krakowskie. Ale muszę Państwu powiedzieć, że to jest też człowiek o ogromnej kulturze osobistej. To jest dzisiaj bardzo ważne w polityce. Są próby zaczepki, są różne próby, które mają być może sprowokować, ale cieszę się bardzo, że pan prezydent tutaj absolutnie na te kwestie nie odpowiada. A to, że toczy się spór cywilizacyjny, to on się toczy. To on się toczy. I my tego nie jesteśmy w stanie absolutnie uniknąć, a nawet uważam, powinniśmy się absolutnie przeciwstawić, mimo tej całej wrzawy, mimo tego całego krzyku, mimo tej całej awantury, którą próbuje się urządzać każdego dnia i w każdym praktycznie miejscu. Szanowni Państwo, pan prezydent, wiele kwestii, które przyjmowaliśmy również jako polski rząd, było mi dane współpracować jako szef kancelarii, potem też minister do spraw pomocy humanitarnej, bardzo, bardzo intensywnie, również na bazie pomocy humanitarnej wywiedliśmy wiele również kontaktów dyplomatycznych, między innymi również w Stanach Zjednoczonych, gdzie obśmiewany przez liberałów pan prezydent Donald Trump, no, ten prezydent pierwszy podał rękę obok nas, Polaków, którzy są już obecni na Bliskim Wschodzie, podał rękę chrześcijanom, którzy ucierpieli niesamowicie, bodaj najbardziej z państwem islamskim. To administracja amerykańska zaprosiła nas, Polaków, konkretnie podjęliśmy działania wspólne, podpisaliśmy wspólną umowę w największej agencji pomocowej na świecie, USAID, na pomoc przede wszystkim chrześcijanom, mniejszością religijnym, to są też jazyci, to są inne nacje, najwięcej jest chrześcijan, których praktycznie można powiedzieć rozdrobniono i w wyniku i prześladowań i działań wojennych z 1,5 miliona w Iraku zostało niewiele ponad 150 tysięcy. Podobna sytuacja w Syrii, z 1,5 miliona chrześcijan w Syrii zostało też niewiele ponad 150 tysięcy. I właśnie wtedy to zaproszenie, żebyśmy wspólnie, ponieważ mieli taką informację, taką wiedzę, że my docieramy do najbardziej potrzebujących chrześcijan, najbardziej potrzebujących. I wtedy ta propozycja 178 milionów dolarów, które wspólnie z naszymi misjonarzami, z naszymi, dzięki naszym też kontaktom z Kościołami Wschodu, z którymi nasz Kościół i nasi
księża, pomoc Kościołowi w potrzebie, Caritas, różne inne organizacje współpracują, żebyśmy mogli po prostu do tych ludzi najbardziej potrzebujących dotrzeć. Czyli nie można się tylko ograniczać, że państwo wpłaca na jakąś agendę pomocową, gdzie te pieniądze są, to nikt nie wie, tylko rzeczywiście realnie wkroczyć. Za to go bardzo cenię, proszę państwa, bo to trzeba mieć dzisiaj w dzisiejszym świecie dużą odwagę. Prawdopodobnie również za to jest potężny atak, bo ten atak również widzimy w Polsce. Dlatego, że jak najbardziej przy tym sporze cywilizacyjnym mówimy też o tolerancji. Tak, ja jestem za tolerancją i uważam, że żyjemy w wolnym kraju i naprawdę nie ma żadnego znaczenia, jakich jesteśmy poglądów, jakiego wyznania, prawda, czy też jakiej orientacji. Ale jeżeli mniejszość próbuje narzucić wolę większości, no to już jest sprawa do sporej dyskusji. I to jest właśnie ten spór cywilizacyjny. Nam się wydaje, że to nie jest mniejszość, że to zaczyna być norma, dlatego że w dużej mierze również pewne grupy opanowały media, żeby sobie to jasno i wyraźnie powiedzieć. I dlatego nam się wydaje gdzieś, że to jest siła. Nie, my chcemy przede wszystkim, i to zaznaczała cały okres prezydentury pana prezydenta Andrzeja Dudy, stawiamy na rodzinę, przede wszystkim na rodzinę. Rodzina i jeszcze raz rodzina. Bo my mamy doświadczenia na przestrzeni wieków. Bo my doskonale wiemy, że gdyby nie rodzina, wiara, Kościół, to czy my byśmy w ogóle odzyskali niepodległość po 123 latach? 10 lat by wystarczyło, może 5, żeby bez tego fundamentu wymazano nas nie tylko z mapy świata, ale przede wszystkim z naszych serc. Ale my ten fundament jako Polacy mieliśmy dlatego, że byliśmy silni rodziną, dlatego, że byliśmy silni tradycją, dlatego, że byliśmy silni wiarą, dlatego, że byliśmy silni Kościołem. Podobnie było również za czasów okupacji sowieckiej. I dzisiaj, kiedy przychodzi nowy spór, już nie okupacja, nie zabory, ale nowy spór, spór cywilizacyjny, jakże silny w tym, żeby rzeczywiście te fundamenty, to wszystko, co można podmyć, żeby podmyć całkowicie, żeby wykasować przede wszystkim to, co było zawsze właśnie naszym pięknym fundamentem, to idzie w tym kierunku. I w tej sytuacji ja zawsze mówię tak, okej, jeśli chcecie szacunku, macie do tego prawo, ale szanujcie nas, bo nie może być tak, żeby na różnego rodzaju paradach profanować nasze najświętsze wizerunki. Najświętsze nasze chrześcijańskie wizerunki. Nie ma na to przyzwolenia. Tak być nie może. Jeśli chcecie szacunku, szanujcie innych. I jasno i wyraźnie również o tym mówimy w Brukseli, wtedy kiedy dochodzą bardzo zniekształcone informacje do naszych kolegów europosłów, jakoby to, że w Białymstoku podobno jakaś kompletnie duża awantura, okazało się, że mogli sobie panowie i pani manifestować, ochraniało tą manifestację, ochraniała policja, czekała policja, żeby ktoś się zgłosił, kto jest podszkodowany, nikt się nie zgłosił. Te wszystkie informacje przekazaliśmy na piśmie również, bo po tym jak ja usłyszałam na jednej z komisji, jakie tu się podobno rzeczy straszne działy i podałam jeszcze jedno. Że czy dotarła informacja do państwa, jak bardzo zostali sponiewierani chrześcijanie w Polsce właśnie na tych manifestacjach. Mówię, gdyby zrobiono tak z wizerunkiem Mahometa, to prawdopodobnie byłoby już zupełnie, nie byłoby dyskusji. Rozliczenie byłoby zupełnie inne. I naprawdę trzeba znać miarę, trzeba widzieć, że tolerancja i szacunek wymaga również postaw. Wymaga postaw. Ale w tym szaleństwie jest metoda i to, co powiedział rabin, zresztą on się z tym odkrył, właściwie nie, to jest pierwszy zastępca i kolega kolejnego kandydata, który zresztą, uwaga, nie żebym tutaj, bo nie chcę prowadzić kampanii negatywnej, bo koniec jest, każdy widzi. Tyle tylko, że jeśli ktoś był, powiedzmy, a o tym pisały media, nie zostało to zdementowane, jeśli ktoś był autorem cichym, rezolucji przeciwko Polsce, to jak można ubiegać się o urząd prezydenta naszego kraju? Rezolucji przeciwko Polsce. I każdy z was, z państwa, nawet mając różne poglądy, ale mając jednak w sercu Polskę, stanąłby tam, na innej ziemi i słyszałby, jak Polacy Polską poniewierają, to jest coś, co jest nie do zniesienia. Ja już myślałam, że mnie w życiu nie jest w stanie nic zaskoczyć, a trochę lat mam.
Ale to było dla mnie naprawdę, słuchajcie Państwo, absolutnym szokiem. Absolutnym szokiem. I dalej się tak dzieje. I potrafią stać polscy europosłowie i powiedzieć, tak, karać Polskę, zabrać środki. Komu zabierzesz? Ludziom. Polakom. Czy to kogoś interesuje? On ma w głowie komunikat tylko do swojego własnego elektoratu. To, że Polskę sponiewierał, to akurat jest ostatnia rzecz, która go interesuje, czy tą panią, czy tego pana interesuje. I takie jest podejście do spraw Polski. I patrzą na nas bardzo wyraźnie. I pamiętajmy jedno, że jak się sami nie uszanujemy, to nas nikt nie uszanuje. Tam jest twarde prawo. Prawo silnego. A prawo silnego i silnej pozycji może być tylko i wyłącznie poprzez prowadzenie naszej mądrej polityki, taka jaka była prowadzona, począwszy od świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, który zostawił wyraźny również testament, który zapoczątkował sprawę chociażby uniezależnienia nas energetycznego, tak? Bo port w Świnoujściu to jest kwestia dywersyfikacji dostaw, konkretnego uniezależniania nas od Rosjan. A dzisiaj co robią panowie? No obśmiać. Przekop Mierzei Wiślanej obśmiać. Kogo obśmiewasz, człowiek? Sam siebie, bo chcesz wzmacniać to, żebyśmy byli uzależnieni od portów rosyjskich, a także od portów zachodnich. Bo że to, że możemy korzystać z tego, co mamy, to miejmy ambicje, bo wymawiało nam się przez lata, żebyśmy byli pokornie, nic nie umieli, nic nie robili, a Polacy, gdy tylko im nie przeszkadzano, rozwijali się fantastycznie. Taki mieliśmy potencjał.